Cześć kochani, dziś pokażę wam jak zrobić dwa boksy w takim koszyczku. Zaraz wam go pokażę, czekajcie. Nie chcę mi wyostrzyć. Dobra, więc potrzebne będzie wam jakieś dwa kony. Tak jak ja i on, czyli jak ty? Ja się nazywam Szmaragd. No to dobrze, to idź już. Teraz on już pójdzie. I jeszcze będzie nam potrzebne dwa takie łańcuszki. Takie z spinaczy biurowych. Nie muszą być kolorowe. Jak chcecie kolorowe, no to chcecie kolorowe. Ja wam nie przeszkadzam. Drucik. Drucik. Ołówek. Ołówek. Gumka. Nożyk. Ała. Taśma dwustronna i takie dwa drewienko, znaczy jedno takie drewienko. No więc zaczynamy. A więc tak, ja już mam trochę tutaj zrobione, bo mi się w trakcie połowy tego robienia wyłączyła kamera i musiałam dwa razy nagrywać. No i zrobiłam tak. Na początku narysowałam sobie tutaj taką linię ołówkiem, gdzie będą dwa boksy. Później odcięłam to od koszyczka, przykleiłam to, znaczy trochę odcięłam od tego drewienka, tego, gdzie to jest? O, tego drewienka, tak odcięłam troszkę, przykleiłam do tego drucik tam z tyłu, taki, no. Nie mam ogólnie taśmy dwustronną, bo innej nie mam i no, tak sobie z drucikiem i to jest taka przegroda. Teraz na końcówkę przyszliście, czyli robienie tutaj tego jakoś przyklejania. Ach, super. Dobra, więc tak. Musimy odciąć trochę tego taśmy. Ja nie miałam innej. Tak to przyklejamy. Tu, tak. I to tu na razie sobie tak po prostu zawiesiłam, bo to nie będzie tak wisiało. To zrobimy coś z tym. Coś na pewno. Dobra, biorę sobie drugi. No i tak samo przyklejam. Dobrze, zrobiłam już te. No i teraz bierzemy sobie drucik. Odcinamy troszkę tego drucika. O. No nie. O. I jeszcze raz tak przycinamy. No nie. No nie no. Że tak odwrócę. O. Jeszcze raz to przycinamy. No nie, co się dzieje. Dobra, no jak mamy już te dwa kawałki, takie krótkie, to przyklejamy je tu, tutaj, tu tak. O, jeden tu, a drugi tu. Więc przyklejamy. Albo wiecie co, zrobimy tak, rzucę w to i to się tak przyczepi fajnie. I dobra, trochę mi to nie wyszło. O, to był niestety Photoshop. Dobra, sorry. Dobra, okej. No i teraz tutaj tylko zawieszamy. Hop. No i boksik jest zamknięty. Proste. No. Więc chwalam konie. No i jedziemy. Pokażę babko. A więc tak. Tak to wygląda. Bardzo ładnie. No i ten boks będzie stał w mojej stajni. Już za chwilę wrzucę filmik. Znaczy nagram filmik, jak pokazuję moją stajnię. Przestawię sobie obok paddoku. No i boks. Skończony. Polecam takie coś zrobić, bo naprawdę krótko to trwa i bardzo ładnie wyszło. Więc polecam. Polecam mój filmik. Pa, pa. Zostawcie oczywiście łapkę w górę. Gdzieś 3, bo na razie dajecie to 1 albo 3. Więc dajcie 3 łapki w górę. I robię... zrobię filmik, jak się robi, nie wiem co. Ludzika? Dla koni szlej, żeby tak siedział fajnie. Zaraz wam pokażę jak. Przychodzimy, żebyście nie widzieli stajni. Wy nie możecie widzieć, gdzie jest ten ludzik.
Gdzie jest ten ludzik? Ja go teraz pilnie potrzebuję. Tu jesteś. Dobra. Dla takiego ludzika, który siedzi. On nie jest ogólnie siedzącym ludzikiem, bo on po prostu sobie siedzi na krześle. Tam leży mój wachlarz. No. Zrobimy takiego ludzika. No. Więc papatki i subskrybujcie kanał. Dajcie łapki w górę. Pa, pa.